Lhasa Apso. Grupa ras psy użytkowe. Wzrost 23 do 28 cm. Waga 5-7 kg. Długość życia 17 do 18 lat, czyli dość długo. Z przeszłością sięgającą starożytnych świątyń buddyjskich Tybetu, wygląd Lhasa Apso przypominający mędrca wydaje się intrygująco odpowiedni. Korzenie tej rzadko widywanej poza jej ojczyzną rasy pozostają niewyjaśnione. Nazwa wywodzi się od stolicy Tybetu. Był ulubieńcem arystokracji w dawnym Tybecie, a pies ten trochę przypomina swoim wyglądem lwa. Przez wiele lat uważano tę rasę za uświęconą. Pozostawała więc własnością mnichów i świętych mężów. Kiedy któryś z nich umierał, sądzono, że dusza zmarłego wchodzi w ciało psa. Pierwszymi Lhasa Apso, które wywędrowały poza Tybet, były psy podarowane mandżurskim cesarzom Chin przez Dalaj Lamę. Tradycja ta wkrótce objęła również innych dygnitarzy odwiedzających tybetańskiego przewodnika duchowego. Aż wreszcie na początku XX wieku, w 1928 roku, Lhasa Apso trafił do Wielkiej Brytanii. Lhasa Apso, zgodnie z tym, czego można by się spodziewać po rasie, która spędziła 2000 lat w największych tybetańskich świątyniach, jest lojalny, inteligentny, wesoły, stanowczy i ufny. To doskonałe zwierzę domowe, które świetnie sprawdza się z dziećmi. Wymaga jednak dokładnego czesania, by uniknąć splątania sierści. W tresurze należy być wyrozumiałym, spokojnym i bardzo cierpliwym. Nadaje się do stróżowania, jednak do obrony praktycznie w ogóle. Może żyć na wsi, jak i w mieście. Idealnie nadaje się na psa dla początkujących. Ciekawostka. Lhasa Apso, zanim trafiły na zachód, wiodły wegetariański żywot wraz z tybetańskimi buddystami nauczającymi, że zabijanie jest niedozwolone. Nawet pchły były z ich sierści wybierane i umieszczane w słoju, by później trafić do doliny, gdzie je wypuszczano.